Czuję się naprawdę głęboko zaszczycona, szczęśliwa, że zostałam wyróżniona przez to miejsce, przez ludzi z tego miejsca, na którym mi najbardziej zależy. W 1993 roku, 26 lat temu, sprowadziłam się tutaj, na ziemię kłodzką, kupiłam dom i od razu od początku wiedziałam, że to jest moje miejsce na ziemi. To jest też tak, że ziemia kłodzka ma szczególną historię, trochę inną niż reszta Polski. I ta szczególna historia mnie niezwykle interesuje, inspiruje, ponieważ mam wrażenie, że to jest ziemia, która jest jeszcze nieopowiedziana literaturą, opowieścią, narracją, taką głęboko literacką narracją. I to jest w jakimś szczęście, znaczy w jakimś sensie szczęście dla kogoś, kto zajmuje się pisaniem, ponieważ przede mną leży mnóstwo tematów, mnóstwo wątków, postaci, wydarzeń, które domagają się ode mnie opisania. Więc kiedy jestem w Krajanowie, chwilowo remontuję dom, więc częściej jestem we Wrocławiu, ale kiedy jestem w Krajanowie, mam poczucie, że to wszystko do mnie szepcze, że ciągle opowiada mi jakieś historie i ja muszę to napisać. Dostałam więc w jakimś sensie jakiś taki dar od tej ziemi. Właściwie uważam się za osobę wyróżnioną właśnie przez to, że dostaję te opowieści za darmo, że nieustannie one do mnie płyną. No i teraz właśnie też pracuję nad takimi rzeczami, które będą związane z tym miejscem. I jeszcze wiem, żeby nie przedłużać, ale jeszcze się chcę pochwalić. Chcę się pochwalić tym, że po sukcesie prowadzić swój klub przez Kościół Umarłych, który jest chyba jako jedyna książka w ogóle w historii bestsellerem w Stanach Zjednoczonych, w tej chwili się w Indiach ukazała i w Australii. Ludzie do mnie piszą, ludzie w tej chwili, w tym momencie googlują, próbują na klawiaturze wybić to K-L-O-D-Z. Co to jest? Gdzie jest ta niesamowita, piękna kraina takich dobrych ludzi, wrażliwych, którym nie obce jest cierpienie zwierząt, którzy chcą coś zrobić z tym. Ale oczywiście opowieść literacka jest zawsze opowieścią metaforyczną. Nie zajmuję się pisaniem reportaży, ani nie opisuję rzeczywistości jeden do jednego. Dlatego czytelnik, który czyta takie książki, jak Prowadź swój kłód przez Kościół Umarłych, powinien traktować to z pewnym dystansem i jako rodzaj metafory, która sięga i próbuje opowiedzieć coś, co jest głębiej niż te zwykłe wydarzenia, zwykłe postaci ludzkie, zwykłe ulice i tak dalej. Myślę, że udało mi się wprowadzić ziemię kłodzką do literatury globalnej, światowej. I jestem z tego bardzo zadowolona i dumna. Jedynym, co mnie martwi, to, że ci wszyscy, którzy mnie pytają, tak jak na festiwalu filmowym w Berlinie, dziennikarze niemieccy pytali nas z Agnieszką Holland, gdzie są takie piękne widoki. I wtedy złapałam się na tym, że zastanawiałam się pochwalić się, powiedzieć, że to jest ziemia kłodzka, że to są okolice Kłodzka, że to jest Nowa Buda, a potem się ugryzłam się w język i mówiłam, a co, jeżeli oni tutaj wszyscy przyjadą, zaczną wykupować ziemię, budować domy, wszystko pójdzie do góry. Więc myślę, że jako mieszkanka ziemi kłodzkiej i jako kłodczanka w tym sensie, bardzo leży mi na sercu pewnie to, co i Państwu. Żebyśmy żyli tutaj w dobrobycie, w zgodzie, żebyśmy się mogli cieszyć tymi pięknymi widokami, które mamy z okien, żebyśmy się cieszyć mogli dziką naturą, pięknem tego regionu, zabytkami, jego historią bardzo skomplikowaną, ale nade wszystko, żebyśmy żyli tutaj w zgodzie i mimo wszystko budowali jakieś wspólne, ważne dla wszystkich wartości i mam nadzieję, że po tych wszystkich burzach, które się przetaczają nad nami w kraju, wszystko się dobrze ułoży i wszystko się dobrze skończy. Dziękuję Państwu.